Znajdujemy się na ulicy Podgórnej, na placu Kilińskiego i ulica, i właśnie plac przechodzą taki generalny remont, modernizację za prawie 10 milionów złotych, z czego 2 miliony 700 tysięcy to środki rządowe, pozostała część to budżet miasta Koszalina. W ramach tych pieniędzy można powiedzieć, że odnowione zostaną nie tylko chodniki, wybudowane nowe oświetlenie, powstanie 60 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, ale to przede wszystkim prace, które zostały już zakończone, praktycznie dotyczące kanalizacji sanitarnej, miejskich wodociągów, czyli jeżeli chodzi o położenie nowego wodociągu, a także przyłączy wodociągowych, również pozostałe jakby sieci tutaj, także sieci energetyczne, no i nowe oświetlenie, które już w części zostało zainstalowane. Przed firmą Domar, bo ona realizuje to zadanie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, jeszcze sporo prac, aczkolwiek tak jak powiedziałem, te główne prace związane z tymi ciężkimi robotami podziemnymi, infrastrukturalnymi zostały już, można powiedzieć, praktycznie zakończone. W tej chwili firma, pomimo tego, że mamy temperatury ujemne, prowadzi roboty przy chodnikach, przy miejscach postojowych. Myślę, że jak już będzie troszeczkę cieplej, firma, pracownicy właśnie firmy Domar przystąpią do realizacji samej nawierzchni. Nawierzchnia będzie wykonana z kostki, także nie będzie tutaj jakby grama asfaltu. Doda to na pewno takiego swoistego uroku całemu tutaj obszarowi, całej i placowi również Kilińskiego, ale także ulicy Podgórnej. Całość powinna zakończyć się w maju bieżącego roku, a więc jeszcze trochę cierpliwości ze strony mieszkańców. Te prace idą dosyć sprawnie. Zresztą sami mieszkańcy to podkreślają podczas rozmów, że pomimo tego jednak, że jest to bardzo duży zakres, no i koszt sięgający 10 milionów złotych, to te roboty są prowadzone w sposób taki planowy, przemyślany i tak mamy nadzieję, że będą prowadzone przez firmę Domar już do końca.